Programy komputerowe dzisiaj w pracy księgowego mają kluczowe znaczenie. Właściwie mogłabym się pokusić o stwierdzenie, że księgowy nie jest w stanie pracować dzisiaj bez oprogramowania komputerowego. Dlaczego się tak dzieje? Przede wszystkim dlatego, że liczba informacji, liczba danych przetwarzanych przez księgowego bardzo szybko w ostatnich latach przyrasta. Z drugiej strony są pewne oczekiwania ustawodawcy, organów podatkowych, żeby te informacje, raporty trafiały w sposób ustrukturyzowany drogą cyfrową. Dostawcami oprogramowania też stoją ogromne wyzwania, a mianowicie częstotliwość zmian prawnych powoduje, że bardzo trudno dostosowywać je w określonym czasie i z określoną jakością. Już dzisiaj obserwujemy bardzo wysoki poziom automatyzacji pracy księgowego, głównie ze względu na ilość danych, które przetwarza. Z drugiej strony na rynku kurczy się liczba aktywnych zawodowo księgowych, a nowych firm na rynku wciąż przyrasta. Te firmy mają swoje oczekiwania i potrzeby w kontekście księgowym. Przyszłość zawodu księgowego będzie w nas w następnych latach mocno ewoluować. Takie czynności powtarzalne, techniczne, jak na przykład wprowadzanie danych z faktur do ewidencji księgowej będą prawdopodobnie wykonywać już tylko i wyłącznie systemy do tego dedykowane. Natomiast taką analityką, weryfikacją poprawności, wyciąganiem wniosków, analizą przyczynowo-skutkową będą w dalszym ciągu zajmować się ludzie. Maszyny nie są w stanie zastąpić tutaj po prostu intelektu człowieka i kogoś, kto ma kompetencje do tego, żeby dokonywać tego typu decyzji.